Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zapraszamy Was dzisiaj na temat ciekawy, na rozmowę na temat tego, jak występować, jak mówić do publiczności i do drugiej innych. Osoby, która nas może chcieć wysłuchać. I jak mówić tak, żeby chciała nas wysłuchać. Jak przekazać to, co chcemy powiedzieć. Podzielimy się z Wami kilkoma wskazówkami uniwersalnymi, ale także naszymi własnymi doświadczeniami, bo myślę, że one są najciekawsze. To temat chyba, w którym każdy zmaga się, bo aby coś zrobić, aby przekazać coś, co dla nas ważne, musimy spróbować ująć to w słowa. Ująć w słowa, ale też w sposób zachowania się, w formę wizualną, bo tydzień temu mówiliśmy o tym, jak mówić, a w tym tygodniu trochę rozszerzamy temat do tego, jak wystąpić, jak się zaprezentować, ale przede wszystkim jak zaprezentować to, co chcemy przekazać słuchaczowi. Tak więc będzie bardziej o umiejętności prezentacji nie tyle samego siebie, co oczywiście też zawsze robimy, ale o kontakcie ze słuchaczem. Tak, zdecydowanie o tym dzisiaj porozmawiamy, ale też odniesiemy się do własnych różnych przeżyć i jesteśmy ciekawi Waszych opowieści, więc jeżeli tylko macie ochotę podzielić się Waszym doświadczeniem w tej dziedzinie, to proszę, piszcie. Będziemy odpowiadać na Wasze pytania. A to, co wydaje mi się najważniejsze, zawsze kiedy występujemy, kiedy rozmawiamy, tak jak rozmawiam teraz z Tobą, to to, żeby być sobą, po prostu. Znajdziecie sporo uniwersalnych, różnych wskazówek co do tego, jak stać, jak mówić, jak gestykulować. I oczywiście to wszystko jest ważne, ale pamiętajmy o tym, żeby to nie zdominowało naszego naturalnego sposobu zachowania się. Występujmy i rozmawiajmy z drugą osobą lub ze słuchaczami, oczywiście z zachowaniem szacunku dla nich, z zachowaniem podstawowych zasad savoir-vivre, ale przede wszystkim nie starajmy się udawać kogoś, kim nie jesteśmy, bo będzie od razu wyczuwalne, że jest coś nam... jest nie tak. Tak, że jest nam niewygodnie w tych butach, jak to się mówi. Bądźmy sobą. Niech to będzie pierwszy punkt. Pierwszy punkt, o którym zawsze pamiętajmy i który jest tym najważniejszym. A co dla Ciebie było takim momentem ważnym, ważnym wystąpieniem, gdzie zrozumiałeś właśnie, że masz ten kontakt z odbiorcą, ze słuchaczami? O, takich chwil jest i było sporo, ponieważ po pierwsze mam okazję regularnie spotykać się z Państwem. Wprawdzie ten kontakt jest taki trochę jednostronny i to jest utrudnienie, kiedy nie widzimy reakcji słuchaczy, kiedy nie widzimy reakcji widzów, którzy są po drugiej stronie ekranu, to musimy włączyć jakieś dodatkowe umiejętności, trochę dodatkowe poczucie pewności, że to, co mówimy, dociera do drugiej osoby. Ale tutaj pojawia się bardzo, bardzo ważny element. Kiedy rozmawiamy z drugą osobą lub ze słuchaczami, na przykład na widowni, to bardzo pomaga obserwowanie reakcji, na przykład Twojej, na to, co mówię, i potem mogę wnioskować, czy w ogóle rozumiesz mój sposób mówienia i czy na przykład nie mówię za głośno, za cicho, albo czy nie jestem za blisko, albo za daleko, czy ten nasz kontakt jest właściwy. No, dla człowieka europejskiego to jest około metr, jeżeli rozmawiamy z kimś, no, kto nie jest naszą bliską rodziną na przykład, ale osobą, z którą łączą nas relacje na przykład bardziej zawodowe. W kulturze Bliskiego Wschodu to jest znacznie bliżej. Tak, rozmawialibyśmy w dzisiejszych czasach w wysoce niebezpieczny ze względu na koronawirusa sposób, czyli w sposób taki,
aby słyszałam czuć zapach swojego oddechu. W którym rozmówca czuje nasz huch, co dla nas jest wręcz niesmaczne. Już zbyt blisko. No, często. Ale w tamtej kulturze tak jest. Myślę, że nie będziemy tutaj rozciągać tego tematu na inne kultury, bo on by się stał bardzo długi i jeszcze bardziej skomplikowany, tak. A już jest dosyć złożony. Ale wracając do Twojego pytania, ważne, żeby patrzeć na reakcje słuchaczy. Dla mnie takim bardzo dobrym treningiem były lekcje na Akademii Sztuk Pięknych oraz lekcje w pracowni, które prowadziłem regularnie przez kilkanaście lat. One nauczyły mnie wiele na temat tego, jak mówić, jak obserwować słuchaczy, jak mówić dostatecznie głośno, żebyśmy byli usłyszeni. I stąd pozostał mi nawyk dosyć głośnego mówienia, aby mój głos doszedł na koniec sali. Pamiętajmy o tym, że lepiej mówić trochę za głośno niż za cicho. Z reguły mamy tendencję do troszkę zbyt cichego mówienia, bo słyszymy siebie samego. Tymczasem osoby, które siedzą trochę dalej, jeżeli nie mamy do dyspozycji mikrofonu, mogą nas po prostu nie słyszeć. Ale miało być nie tylko o głosie, ale też o sposobie zachowania. Naturalnie. Wykorzystujmy gestykulację w naturalny, nieprzesadny sposób. Jeżeli stoimy przed słuchaczami, to mój sprawdzony sposób, nigdy nie siadam za biurkiem albo za stołem, bo to od razu tworzy barierę między nami a słuchaczami. Więc jeżeli macie taką okazję występowania, to nawet odradzam stawanie za mównicą. Ja zawsze unikałem mównicy jak ognia. Ona tam sobie gdzieś stała i tam miałem przygotowany mikrofon, ale przeważnie albo nie korzystam z mikrofonu, albo nie korzystam z mównicy, bo mównica od razu jest murem pomiędzy nami a widownią. Raczej wychodzę zza mównicy, pokazuję się w całości i staram się prowadzić rozmowę w miarę swobodny sposób. Poruszać się lekko po widowni, nie stać wmurowany zupełnie. Tak, chciałam właśnie zwrócić na to uwagę. Ja też tak jak ty lubię stać, i lubię mieć możliwość ruchu. Dzięki temu mam wrażenie, że nie tylko ta rozmowa przebiega bardziej naturalnie, rzadko kiedy rozmawiając z kimś siedzimy nieruchomo, a w dodatku będąc za mównicą czy siedząc przy stole trochę tak jak my teraz, no mamy wrażenie takiego ograniczenia, gdy chodzi jeszcze stres, trudniej go rozładować. A gdy chodzimy, gdyby samo balansowanie z jednej nogi na drugą, te kilka kroków pozwala nam jakby odzyskać taką wewnętrzną pewność siebie i swobodę ruchu. Wtedy ten głos jest inny. Lepiej nam się oddycha, tak? Nie jesteśmy tacy skuleni za tym pulpitem. Tak. Dodatkowo, jeżeli jeszcze mamy jakieś dodatkowe materiały wizualne, które chcemy zaprezentować, łatwiej jest wskazać chociażby ręką na te ich elementy, o których mówimy, które są istotne. Nawet jeśli ta treść nie jest tak idealna jak przemówienie napisane na kartce, to nic. Ale patrząc na widzów, mamy tą możliwość, o której wspomniałeś, zobaczyć, czy to, co powiedzieliśmy przed chwilą, jest zrozumiałe, czy należy do tego wrócić, czy coś dopowiedzieć, bo może coś umknęło, może jeszcze brakuje jakiegoś elementu, o którym warto wspomnieć. Pojawiło się kilka ciekawych wątków, które chętnie poruszę. Sytuacja, w której jesteśmy na widowni, na scenie, na mównicy, obok mównicy, staram się tak jak mówię, nie stać za mównicą, ale kolejna ważna sprawa, raczej unikam prezentacji, raczej unikam gotowców, a już na pewno wszelkich PowerPointów. Już zaniechałem tego wieki temu. To jest coś, co odradzam. Przede wszystkim czytanie z prezentacji, czytanie z ekranu do słuchacza, jak to bardzo trafnie opisuje pan Wiktor Niedzicki w swojej doskonałej książce, którą polecam, Sztuka prezentacji, pan Wiktor Niedzicki. Jeżeli czytasz widzom to, co widzą na ekranie, to tak jakbyś przypuszczał, że oni sami nie umieją czytać. Lepiej tego nie robić, zdecydowanie. Po drugie, warto chodzić. Jest dowiedzione na wiele różnych sposobów, różnymi badaniami, że bardzo naturalna sytuacja do zbierania myśli, nawet do lepszego myślenia dla mówiącego,
To jest chodzenie, lekkie chodzenie, poruszanie się. Kiedy stoimy w miejscu, po prostu mózg pracuje gorzej, inaczej. Kiedy się lekko przechadzamy, dlatego filozofowie chodzili, większość myślicieli czy poetów przechadza się. Kiedy chodzimy, to znacznie lepiej się myśli. Lepiej pewne myśli przychodzą do głowy. Wspomniałaś o kartce. Oczywiście kartki odradzam pod każdym możliwym względem. Jeżeli już mamy kartkę, to kartka, która jest zbiorem punktów, które chcielibyśmy poruszyć. Ja mam zawsze ten pewien problem, że lubię mówić dużo. Mam zazwyczaj różne ciekawe przemyślenia, którymi chcę się podzielić. I nic się nie stanie, jeżeli o jakimś zapomnę. Natomiast jest mi później szkoda, ach, miałem o tym powiedzieć, przecież to takie ciekawe było. Ja mam taki sposób, będę szczery, oczywiście nie udaję, że nie mam kartki. Mam kartkę, na której spisałem sobie punkty tego, o czym chciałbym dzisiaj wam powiedzieć. Ta kartka sobie leży na stole. Ja z niej nic nie czytam. Ja tylko rzucam czasami kątem oka na kartkę, żeby przypomnieć sobie punkty i ciekawostki, o których chciałem wam powiedzieć. Natomiast nie układałem, nie układam w zasadzie nigdy. Nigdy nie układam przemówienia w głowie, bo może macie inaczej, a może ty masz inaczej, ale mi sprawia większą trudność odtworzenie jakiegoś ułożonego i przygotowanego przemówienia, bo wtedy koncentruję się na tym, co sobie zaplanowałem i jak się gdzieś pogubię, to jest amen. Ja wolę improwizować, czuję się swobodniej. To tutaj doskonale mi się pasuje pewna technika, którą stosowano dawno, dawno temu, gdzie właśnie zapamiętywano całe stronice, nawet po kilkadziesiąt stron ksiąg. To wywodziło się jeszcze z takiej tradycji starożytnej, gdzie w ogóle pierwsi filozofowie uważali, że lepiej przekazywać swoje myśli, przemyślenia, traktaty słownie, niż je spisać, dlatego że taki spisany traktat mógł zostać przeczytany przez osobę, która nie rozumiała jego treści, jego intencji. A jeżeli rozmówca się uczył tego na pamięć, uczył się prawdopodobnie od kogoś, kto już wiedział, jak interpretować ten tekst. I kiedy jeszcze książki były rzadkością, wielokrotnie, szczególnie uczeni, opanowywali ogromne ilości materiału pamięciowo i do tego służyła pewna ciekawa metoda, która też w takiej bardzo zmodyfikowanej formie, ale może się wam przydać. Ja ją trochę sama wykorzystuję. Mówię tutaj o świątyni pamięci, czyli o tym, że wyobrażamy sobie, akurat w średniowieczu to było sprowadzone do tego, że wyobrażamy sobie jakąś budowlę, w której jesteśmy. To jest jakby wszystko oparte na naszej wyobraźni. I na przykład może to być też budowla, którą znamy. Wchodzimy do niej i patrzymy na lewą ścianę. I wiemy, że tutaj na przykład wisi jakaś rzeźba, a obok jest jakiś obraz, a potem łuk, a potem coś innego. I teraz to, co musimy zapamiętać, to jak gdyby tą strukturę, relacje przestrzenne tych elementów. Ale na przykład ja wiem, że ta rzeźba mówi mi o tym, co chcę powiedzieć na początku, tak? Jaka jest idea w ogóle, o czym będę mówić. Obraz rozwija w jakiś sposób tę myśl i jest kolejnym elementem tej układanki. Trochę jak z takich klocków składa się wszystko w jedną opowieść. I ten mój sposób na zapamiętanie takich bardziej złożonych treści, często w wystąpieniach naukowych, to jest właśnie takie pamiętanie i punktu A, B, C, D, E i tego, jak one się wzajemnie zazębiają. Co wynika z czego, co wchodzi w co, trochę jak taka opowieść, która na końcu ma mnie doprowadzić do tego właściwego elementu. Bardzo dobra metoda i ona się trochę... Bardzo taka wizualna, prawda? Tak, bardzo właśnie... wizualna. I właśnie znowu naturalnie podpowiedziałaś mi kolejny wątek, o którym chciałem opowiedzieć. Mam nadzieję, że dobrze nas słychać, bo musieliśmy trochę niżej mikrofony ustawić, bo kable krótkie. Ale metoda polegająca na wizualizacji. Myślę, że wielu z was to robi, bo wielu z was, dla większości z was zapewne strona wizualna, świat wizualny jest również bardzo, bardzo bliski.
ja podświadomie wiele lat temu zacząłem wyobrażać sobie sytuację konkretnego wystąpienia. Odgrywać je w głowie, zanim ono nadejdzie. I weszło mi to tak w nawyk, że cokolwiek teraz planuję, czy to nawet dzisiejsza lekcja, dzisiejsze spotkanie, bo to nie lekcja, ale dzisiejsze spotkanie, czy jakiekolwiek wystąpienie, czy jakiekolwiek spotkanie nawet, odgrywam w swojej głowie troszkę tak, jak to by była scena, inscenizacja teatralna albo sen, jakby przeżywam je, zanim ono nastąpi. Wyobrażam sobie, w jakim będę otoczeniu, jak będę rozmawiał z osobą, z którą będę rozmawiał. Wyobrażam sobie tę osobę przede wszystkim, jeżeli ją znam i wiem, z kim będę rozmawiał, to wiem, jak ona wygląda. I w ten sposób, trochę jakbym oglądał film, oglądam to spotkanie i tę rozmowę z zewnątrz. To jest bardzo ciekawa metoda i ja dopiero później, wiele lat po tym, jak zdałem sobie sprawę, że ją stosuję, przeczytałem, że rzeczywiście taka wizualizacja jest formą oswajania się z sytuacją, w której się znajdziemy. I co jest niesamowite, jesteśmy w stanie jakoś intuicyjnie nawet przewidzieć pewne może trudności, pewne może sytuacje, trochę które nas są trochę jak w śnie. Oczywiście nie zawsze zgadza się otoczenie. Często wyobrażam sobie sytuację, która ma nastąpić gdzieś tam, na przykład w innym mieście niż jestem. I zupełnie inaczej wyobrażam sobie otoczenie, w którym się później znajduję. I to jest taki mały zgrzyt, ale trzeba się do tego przyzwyczaić. No, większość z nas nie jest jasnowidzami i nie jest w stanie przewidzieć dokładnie. Tak, ale to jest ciekawe, o czym mówisz, aha, bo jak szykowałam swoją teczkę na Akademię Sztuk Pięknych, to starsza koleżanka doradziła mi, żebym przed przeglądem teczek poszła na Akademię, weszła na to czwarte czy piąte piętro, poszła do sali 11, zobaczyła, jak ta sala wygląda, z której strony są okna i przewidziała, gdyby, jak te moje prace mniej więcej sobie rozłożyć. I myślę, że jeżeli mamy możliwość takiego testu w terenie, to też warto skorzystać, prawda? Warto. Żeby nawet chociażby oswoić się z tą przestrzenią, żeby już wiedzieć, jak ona wygląda, czy jest wysoka, czy jest ciemna, jakby tak już ten pierwszy stres związany z nowym miejscem, mieć za sobą. Tak, zrobić wizję lokalną, krótko mówiąc. Ja czytam Wasze komentarze, dlatego tak czasami zerkam w bok, a nie na Ciebie. Bardzo dziękujemy za wszystkie Wasze ciekawe uwagi. Na przykład bardzo spodobał mi się komentarz o tym, że Państwo czują się, jakby siedzieli z nami przy stole. No bo tak ustawiliśmy kamerę, abyście się czuli, jakbyście siedzieli z nami przy stole i rozmawiali. Cieszę się, że to da się odczuć tak dobrze. Piszecie, że stres można rozchodzić. Paweł pisze, że stres rozchadza. To jest bardzo dobra metoda. Piszecie o tym, że można... Pani Magdalena pisze o tym, że rozmawia przez telefon chodząc. Ja też tak robię. Mhm. Jak rozmawiam przez telefon, to chodzę bez przerwy. Bez przerwy chodzę, gestykuluję. I tu dochodzimy do kolejnego wątku i cieszę się, że one tak naturalnie płyną. To znaczy, że dobrze wszystko działa między nami a wami i że ta rozmowa się dobrze klei, fantastycznie układa. Delikatny uśmiech, kiedy rozmawiamy z drugą osobą. On bardzo wiele zmienia. Naprawdę otwiera wiele drzwi. Paweł pytał o to, jak nawiązywać nowe kontakty, jak rozmawiać z osobą, którą pierwszy raz spotykamy, że jest jakiś taki lęk przy tym spotkaniu. Po pierwsze, jeżeli my czujemy jakiś lęk, to ta druga osoba podświadomie go też odbiera i czuje. To są instynkty, których się nie da obejść. To są takie mechanizmy tak głęboko w nas zakorzenione, że po prostu one działają same. Zatem wyluzujmy, czujmy się dobrze. Stwórzmy sobie nawet takie poczucie bezpiecznego, dobrego miejsca, w którym się znajdujemy. Nieważne, jakie to jest miejsce, ale znajdźmy jakiś dobry punkt, dobry atut, jakiś atut tego miejsca, w którym jesteśmy. Coś dobrego na temat osoby, z którą rozmawiam, nawet jeżeli widzimy ją pierwszy raz w życiu. Nie wiem, może się okazać, że ona nosi podobną koszulę albo tą samą, którą my mamy, niekoniecznie na sobie, ale w domu. Można o tym wspomnieć. Jednym słowem, obserwujmy też otoczenie. Pamiętajmy o tym, że każde spotkanie i każda rozmowa toczy się w jakiejś konkretnej chwili, w jakimś konkretnym tu i teraz, w jakiejś konkretnej przestrzeni. I wiele razy
potwierdziło mi się, że dobre, pełne bycie, pełna obecność w tej chwili, w tym miejscu, w którym jesteśmy, a nie właśnie gdzieś tam głową, a co ja miałem powiedzieć, co sobie zapisałam albo ułożyłam i napisałem na kartce, a zapomniałem. Nie, bądźmy tu i teraz, reagujmy na to, co się dzieje, jeżeli za oknem, na przykład mając wykład, w pewnym momencie przestanie padać deszcz i zaświeci piękne słońce, które wpadnie do sali, to ja w takiej chwili reaguję na to, co się dzieje za oknem i mówię, ale piękne słońce, patrzcie, no rewelacja. Jeżeli za oknem zacznie śpiewać pięknie ptak, jest to w połowie długiego wykładu, który musimy wygłosić, to doskonale rozluźni jego atmosferę, zastopowanie, podniesienie palca, słyszeliście Państwo? Jaki piękny śpiew ptaka. Od razu rozluźni tę atmosferę, spowoduje, że nasi słuchacze poczują się orzeźwieni, otrzeźwieni i wypoczęci. Więc rozluźnianie atmosfery, reagowanie na to, co się dzieje dookoła, ja jeszcze wrócę do tego wątku za chwilę, to zawsze się sprawdza. Warto poza obserwowaniem słuchaczy obserwować też siebie. Jeżeli mamy tylko taką możliwość, nagrajmy się smartfonem i zobaczmy, jak my mówimy, jak my wyglądamy. To bardzo wiele nam daje. Tak. Tak, tak. To jest naprawdę istotne ćwiczenie. Tego jakby nie docenia się często w naszym szkolnictwie. Spotkałam się z tym dopiero na stypendium, na którym byłam w Paryżu, gdzie w czasie końcowych prezentacji projektu poproszono nas, aby zaprezentować swoje idee, koncepcje. Wszystko było rozrysowane, przygotowane na planszach przed kamerą. Oczywiście byliśmy zestresowani, każdy coś tam powiedział. Ja po raz pierwszy mówiłam tak poważny tekst po francusku, co było wyjątkowe, dlatego że profesor na koniec mojego przemówienia powiedział: voilà, teraz pani mówi po francusku, a te 4 miesiące temu to jeszcze nie. W każdym razie zobaczyliśmy te nagrania tuż po prezentacji i nagle się okazało, że ktoś robi cały czas tak i w ogóle o tym nie wiedział. Ktoś przedłuża końcówki słów. Robimy mnóstwo rzeczy, jednym słowem, których nie jesteśmy świadomi. Tak. A jeżeli zobaczymy to właśnie na ekranie, to szczególnie jeżeli przygotowujemy się do jakiejś ważnej dla nas rozmowy czy prezentacji, od której może zależeć, czy ta koncepcja zostanie zrealizowana, czy nie, to warto może samemu sobie zrobić z telefonem nawet taki test. A dodatkowa rzecz, którą pamiętam właśnie z tego doświadczenia, to taka rada, że jeżeli prezentujemy coś, mamy jakieś materiały wizualne, to możemy umieścić w nich, na przykład w planszach, niewielkie fragmenty tekstów, czasem nawet pojedyncze słowa, coś, co będzie takim naszym wsparciem, jeżeli zaczniemy panikować, po prostu zażre nas trema i nagle potrzebujemy punktu odniesienia, tego jednego słowa, czy jakichś danych, czy wyliczeń statystycznych, coś, co może nam umknąć w sytuacji. Jesteśmy po prostu zdenerwowani. Także po tym pierwszym nagraniu prezentowaliśmy każdy z nas jeszcze raz dokładnie te same projekty. Było wykonane drugie nagranie. I muszę powiedzieć, że różnica była ogromna. I to rzeczywiście dało mi do myślenia. Jedno to nagranie. Bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Tak, tak. Jedno nagranie, jeden raz wystarczy uważnie poobserwować siebie i nagle odkrywamy kopalnię cennych informacji. Pojawia się informacja na temat mowy ciała. Oczywiście my nie wspominamy dzisiaj o wszystkich tych informacjach, które możecie znaleźć w masie różnych poradników na YouTubie, w książkach, choćby w sztuce prezentacji pana Wiktora Nickiego, choćby w książce Tomasza Kamela, którą pokazywałem tydzień temu. To są bardzo dobre porady, sprawdzone. Ale podstawy. Unikajmy rozmowy w ten sposób. Jeżeli założymy rękę na rękę, to podświadomie nasz rozmówca odbiera to jako pewien dystans. Dystans, tak, chęć nabrania dystansu.
Nie chowajmy rąk z tyłu, bo ręce schowane z tyłu też są złym sygnałem. Nie gestykulujmy nadmiernie, nie trzymajmy rąk w kieszeni, chociaż niektórzy, na przykład Jacek Walkiewicz, występuje z ręką w kieszeni, czuje się widocznie dobrze w ten sposób, ale z tym trzeba uważać. To jest delikatna sprawa. Co jest jeszcze ważne? Uciekł mi wątek. A to trudno, widocznie miało uciec. Myślę, że mówiłeś o publiczności, o tym, jak jakby postrzegać siebie i publiczność. I tutaj zwróciłam uwagę jeszcze na to, że boimy się jakby też tego złego odbioru. I oczywiście to się zdarza, ale powiedzmy w 90% sytuacji, kiedy występujemy, mówimy do ludzi, którzy są albo zainteresowani tym samym tematem, albo chcą nas wysłuchać, dlatego siedzą na tej widowni. Albo po prostu są ciekawi, co mamy do powiedzenia. Więc jakby myślę, że można dać taki kredyt zaufania, że chcą dowiedzieć się, co mamy do powiedzenia po prostu. Tak. Że nie musimy się obawiać, nie musimy szybko uciekać z tej sceny, tak? Oni chcą usłyszeć, po to przyszli. Dobrze, że o tym mówisz, bo bardzo ważne, żeby na scenie być liderem. Jeżeli już występujemy, jeżeli prowadzimy spotkanie, czy to na scenie, czy niekoniecznie na scenie, ja upraszczam teraz, ale jeżeli już mówimy do grupy osób, to ta grupa osób oczekuje od nas, że my będziemy liderem. Nie stawajmy się wtedy taką zbyt skromną osobą, która trochę przeprasza, że w ogóle tutaj jest, czuje się troszkę skrępowana i nieśmiała. Nie, mamy wtedy być gwiazdą, to jest nasze 5 minut, to jest nasz show. Im bardziej ten show będzie porywisty, naturalny i z energią i z emocjami, to tym bardziej nasi słuchacze to docenią, bo oni tego od nas oczekują. My jesteśmy prowadzącymi program i my wyznaczamy zasady, my wyznaczamy reguły, więc czujmy się pewnie. To jest sprawdzona metoda, którą stosuję. Oczywiście szacunkiem dla słuchaczy. Często zadaję im pytania, proszę, aby włączyli się do dyskusji i jestem bardzo uprzejmy, ale lubię robić show. Jesteś tym świetnym. Dziękuję bardzo. To, żeby nie przynudzać, bo to jest bardzo ważny element wystąpień. Ja lubię dużo mówić i mówię o tym często słuchaczom. I często żartuję z siebie. Pokazuję, że mam pewien dystans do siebie i to też się bardzo dobrze sprawdza. Zresztą ja się też dobrze wtedy czuję, więc nie robię tego na pokaz. Zdarzyła mi się sytuacja arcyciekawa. Ja w ogóle lubię wystąpienia, ponieważ one są takim laboratorium, w którym dzieje się masa ciekawych rzeczy, a ja lubię obserwować rzeczywistość, lubię obserwować słuchaczy, lubię nawiązywać kontakt z innymi ludźmi. Miałem wygłosić wykład w Bibliotece Śląskiej na temat krajopisma, który zaprojektowałem. I miałem wyznaczoną godzinę, to był koniec czerwca, wyjątkowo upalny dzień. I przede mną okazało się, był pan profesor, który przez grubo ponad godzinę, ponieważ przedłużył się jego występ i to znacznie się przedłużył. Pan profesor dosłownie czytał slajdy z ekranu, z PowerPointa i nie wątpię, jego temat przemówienia mógł być bardzo ciekawy, ale wyobraźcie sobie publiczność zgromadzoną w sali, tam było około setki osób albo więcej, myślę, że około nawet więcej. Mała sala, bez klimatyzacji i bez możliwości otworzenia okien. Dlaczego doszło do zorganizowania wykładów w takim miejscu, nie wiem. Według mnie to był błąd organizatorów od samego początku, albo klimatyzacja się popsuła, może tam była ta klimatyzacja. W każdym razie publiczność siedziała ugotowana, uśpiona, ledwo żywa. I ja miałem wejść po panu profesorze bez żadnej przerwy. Nie było czasu na przerwę, ponieważ jego wystąpienie zjadło przerwę. I ogarnęła mnie w pierwszym momencie panika, ponieważ zrozumiałem, że choćbym nie wiem, o czym mówił i nie wiem, w jak ciekawy sposób, to ludzie po prostu umrą na widowni. Oni już byli w połowie martwi. I zrozumiałem, że to nie ma sensu. No ale nie mogłem odwołać mojego wystąpienia, no bo ono miało nastąpić. I czekając na ostatnie minuty wystąpienia profesora, zacząłem się zastanawiać, co ja mogę zrobić. I wtedy włączyło się to, o czym mówiłem. Obserwowanie otoczenia. Stałem w holu biblioteki, zacząłem się rozglądać dookoła i tak, okazało się, że jestem w bibliotece, mam mówić o czcionkach,
No więc idealne miejsce. I kiedy obróciłem się do tyłu, głosy anielskie rozbrzmiały nad moją głową, ponieważ okazało się, że na przeszkleniach w Bibliotece Śląskiej są wypiaskowane, czy też naklejone wielkie czcionki, o których miałem mówić. To były czcionki związane z historią języka polskiego. Takie jak na mojej prezentacji, której swoją drogą i tak nie miałem zamiaru pokazywać, bo ludzie by tego nie przeżyli. Ale miałem moją prezentację na ścianie biblioteki. Poza tym miałem hol, w którym było chłodno, bo działała w nim klimatyzacja. I jak zaczęło się moje wystąpienie, wszedłem na salę, stanąłem na widowni i zobaczyłem ledwo żywe spojrzenia widzów, którzy pomyśleli: o nie, znowu będzie ktoś mówił do nas. Byle przeżyć. Byle przeżyć. I powiedziałem im krótko: proszę Państwa, będą Państwo zaskoczeni, ale wychodzimy stąd, zabieram Państwa na korytarz. Śmiech na sali, ludzie się ożywili, pomimo tego, że byli już ledwo żywi, zaczęli wychodzić. Śmiechy, fantastyczna atmosfera, zaczęli rozmawiać, wyszli na hol. Ja znalazłem tam jakiś stołek, postument, coś, żebym był troszeczkę wyżej, żeby w ogóle było mnie minimalnie widać chociaż. I całe właściwie wystąpienie wygłosiłem w tym holu, wykorzystując scenografię naturalną za moimi plecami. Nawet zacząłem nawiązywać do tego, do książek, które są dookoła i tak dalej. Ta sytuacja była jak złoto, to było jak znalezienie diamentu, bo od tamtego czasu zrozumiałem, że trzeba być obecnym tu i teraz. Trzeba reagować na wskazówki, które są dookoła nas. Tak, Apolonia. Trzeba reagować na to, co jest dookoła. I przede wszystkim mieć szacunek dla słuchaczy. Zobaczyć, w jakim oni są stanie. I nie zakładać, że nasza prezentacja musi być tym, co mamy na pendrive'ie. Bo ja miałem pendrive'a, ale zrozumiałem, że mogę go wyrzucić do śmieci, ponieważ nie będę męczył ludzi prezentacją na ekranie po tym, jak byli męczeni przez 1,5 godziny. To by było niehumanitarne i nie wolno tego robić. Wiem, że ty też masz taką... Mam trochę podobną historię, to prawda. Jedno z takich moich pierwszych wystąpień po obronie doktoratu było w Toruniu. 8 godzin jazdy pociągiem. Na miejscu przyjechaliśmy, zresztą byłeś tam razem ze mną. Byliśmy trochę zmęczeni, ja byłam zdenerwowana. Mniej więcej w 1/3 wszystkich wystąpień tego dnia miało odbyć się to moje. I chociaż szukałam pana od spraw technicznych, żeby przetestować w przerwie, czy wszystko działa, to oczywiście nigdzie nie można było go znaleźć. W końcu jak go znalazłam, to powiedział, że na pewno wszystko będzie dobrze, więc proszę się nie martwić. I kiedy nadszedł czas mojego wystąpienia, chciałam pokazać specjalnie przygotowane filmy, animacje. To okazało się, że niestety, ale ekran pozostaje czarny i nic nie da się z tym zrobić, w związku z czym poproszono mnie, abym opuściła scenę i no trudno, no trudno. Może następnym razem przyjadę, może za rok też mnie zaproszą. I nagle wtedy cała moja percepcja się zmieniła. Nagle już nie byłam przerażona tym, że mam wystąpić i że jestem zmęczona po tej długiej podróży. Nagle poczułam, że ja chcę wystąpić, ja po to tu jestem. Jak teraz mam wrócić z powrotem i to się nie wydarzy, to trochę szkoda. Więc jednak pomęczyłam pana od spraw technicznych trochę jeszcze na korytarzu. Wspólnie doszliśmy do tego, co jest problemem. Okazało się, że akurat sprzęt, który był tam używany, to była jakaś sieć specjalna telewizorów, potrzebował niższej rozdzielczości filmów niż te, które ja miałam przygotowane. Więc na kolanie, gdzieś tam na laptopie, wszystko było renderowane szybko jeszcze raz, w niższej rozdzielczości. Więc już wiedziałam, że to zadziała, ale były kolejne przemówienia. I kiedy podeszłam do pani prowadzącej całą konferencję, powiedziała mi, no wie pani, no teraz już idziemy według programu, to już tak nie za bardzo, żeby tak pomiędzy wchodzić. No to konferencja naukowa, to tak nie za bardzo chcą jednak burzyć ten harmonogram, no ale może na koniec. No więc czekałam na ten koniec, a na koniec pani mówi do mnie: pani Dario, wszystko się już tak przedłużyło, ludzie są zmęczeni, no nie wiem, naprawdę. I ja wtedy mówię: 10 minut, proszę, 10 minut. I muszę wam powiedzieć, że żałuję, że to nie jest nigdzie nagrane, ale to było chyba najlepsze 10 minut
jeśli chodzi o moje życie takie akademickie, w którym streściłam 5 lat badań. Bo nagle, tak jak mówisz, pod wpływem adrenaliny, też tego, że wiedziałam, że wszyscy są zmęczeni, tak jak ja, to też była podobna sytuacja, sala była nie za duża, już było dosyć duszno. Zaczęłam mówić tylko o tych rzeczach najważniejszych, najciekawszych. Umysł pracuje też wtedy trochę inaczej. Dokonujemy takich skrótów myślowych, które wcześniej wydawały nam się niemożliwe. Albo nie były w ogóle oczywiste dla nas. Dokładnie, tak. Pokazałam chyba tylko 1/3 z tego materiału, który miałam przygotowany, ale właśnie to, co było najistotniejsze. I po tym wystąpieniu okazało się, że zostałam zaproszona w kilka innych miejsc i rzeczywiście i ten projekt, i ten temat zaczął żyć już swoim życiem. Myślę, że gdybym to było jedno z wielu wystąpień i taka zestresowana troszkę tym, że mam przemawiać, bym je wygłosiła, to na pewno nie miałoby ono takiego odzewu. Na pewno. Znaczy, być może, no nie wiemy, ale gratuluję, że to zrobiłaś, bo to jest tylko dowód na to, że trzeba robić show. Nieważne ile mamy, czy 5 minut. Wydawało się, że w takiej sytuacji najłatwiej jest odpuścić. Powiedzieć, no tak, tak, no zdarza się, nie zadziała coś. Kwestia przypadku, ale może tak jak mówiłeś, może właśnie ten przypadek zamyka jedne drzwi, ale otwiera drugie. Może właśnie warto wtedy nie tyle spanikować, co spróbować wykorzystać te możliwości, które mamy. Zawsze wykorzystujmy jakiekolwiek ograniczenia albo jakiekolwiek przeszkody na swoją korzyść. Zawsze da się odwrócić kota ogonem, a propos kota, który tutaj miał, czy właśnie obok. Zawsze da się w najgorszej sytuacji znaleźć pozytywy, bo tak naprawdę sytuacja jest zła tylko często w naszej głowie, jeżeli coś nie jest tak, jak tego oczekiwaliśmy, ale jest cała masa okoliczności dookoła, które możemy wykorzystać na swoją korzyść, na plus. Przede wszystkim warto mówić konkretnie, krótko, nie za długo. Lepiej zostawić lekki niedosyt niż przesyt. Pamiętajmy o tym. Tak. Czas na pytania. Tak, obserwujmy publiczność, obserwujmy naszego rozmówcę, jak on się czuje. Pytajmy też naszych rozmówców czy naszego rozmówcę na zadawajmy mu pytania o jego sprawy. Jest dowiedzione, chociaż może nie zawsze się to sprawdzi, ale jest dowiedzione. Zależy od kontekstu. Tak, prawda? Zależy od kontekstu, że ludzie lubią być pytani, lubią móc coś powiedzieć od siebie albo o sobie, o swoich pasjach. Mógłbym tak długo mówić, ale nie chcę. To może zobaczmy, co przegadać. Piszą nasi rozmówcy. Trochę nam was tu brakuje. Zdecydowanie, bo gdybyście tu, znaczy w pewnym sensie siedzicie po drugiej stronie stołu, co jest paradoksem, bo przy tym stole niespełna dwumetrowej długości mieści się setka osób w tej chwili, to jest piękne. I kot. Więc chwała technice, jeden kot, którego nie widzicie, ale jest obok. Zadawajcie pytania, jeżeli takie macie, chętnie odpowiemy. Tu i teraz, ostatnio w trakcie lekcji elegancka licealistka użyła perfum bardzo intensywnych, nie przypadły do gustu, zdenerwowana rzuciłam się do otwierania okien i nagle olśnienie, dyfuzja, temat naszej lekcji. Pięknie. Świetne, rewelacje, brawo. Ja mam wrażenie, że nic nie dzieje się przez przypadek. Pani Dorota z kolei pisze, że mowa ciała jej nie przekonuje. Oczywiście z tą mową ciała bywa różnie. Przede wszystkim trzeba się zachowywać naturalnie. Nie udawajmy kogoś, kim nie jesteśmy, bo to nigdy nie działa. To od razu budzi podejrzenie, że też przekaz nasz jest nie do końca prawdziwy, prawda? Więc taką pętelkę robimy i wracamy do tego, od czego zaczęliśmy. Może to być takie krótkie podsumowanie. Przede wszystkim bądźmy pewni siebie. I to jest oczywiście temat może, jak być pewnym siebie. Ale dla mnie najlepszą metodą pewności siebie jest zaufanie, że wszystko będzie dobrze. Że naprawdę mój słuchacz, moja słuchaczka, chcą ze mną rozmawiać i są fajnymi ludźmi przede wszystkim, którzy przyszli i dzielą ten moment, tą chwilę, to miejsce. Szukajmy nici porozumienia, szukajmy dobrego zapachu, miejsca.
Pomyślmy o pysznej kawie, której możemy się napić tuż po naszym wystąpieniu. Szukajmy nagrody też po naszym wystąpieniu, po naszym spotkaniu albo w czasie tego spotkania. Ja bardzo lubię rozmawiać pijąc kawę albo herbatę. Nawet zastanawiałem się, czy tutaj nie zrobić nam herbatki i nie popijać, jak z wami rozmawiamy. Może następnym razem tak powinienem zrobić. Pewność siebie po kilku takich spotkaniach czy wystąpieniach, które wyszły, które przebiegły dobrze, przychodzi. I oczywiście jest to kwestia czasu. Z czasem nabieramy tej pewności siebie więcej. Zawsze oczywiście miejmy też pewien dystans do siebie. Dystans, tak, tak. No bo coś może nie wyjść, ale jesteśmy ludźmi. I nawet jeżeli coś nie wyjdzie, to często nasi słuchacze, nasi odbiorcy wręcz nas bardziej polubią, bo po prostu okaże się, że jesteśmy też ludźmi. Można przeprosić, jeżeli coś nie wyszło, jeżeli coś zrobiliśmy źle. Nie przejmujmy się za bardzo, nie stresujmy się za bardzo właśnie tymi wszystkimi wytycznymi, jak powinniśmy stać, jak powinniśmy mówić, co powinniśmy zrobić z rękoma. No, unikajmy pewnych sytuacji, nie wiem, może nie módlmy się na przykład rozmawiając z kimś, albo nie bawmy się długopisem i ołówkiem w szalony sposób, bo wiadomo, tak, nie cykajmy, wiadomo, że to odciągnie uwagę od naszych słów. No to są takie pewne oczywistości, o których dzisiaj... Tak, ale można wykorzystać na przykład jako element perkusyjny, tak? Na przykład w pewnym momencie coś podkreślić. Tak. Stuknąć, puknąć. To a propos rekwizytu. Przepraszam, że się znowu rozgaduję. Na szczęście zawsze można wyłączyć transmisję, bo trudniej wyjść z wykładu. Ale rekwizyt, magiczny rekwizyt, to jest sposób, który bardzo lubię. Pan Wiktor Niedzicki też ten sposób poleca. Pan Wiktor Niedzicki przez lata mówił i mówi o nauce, więc on ma różne magiczne rekwizyty, na przykład jakąś fiolkę, w której znajduje się jedyna na świecie próbka czegoś i on tę fiolkę pokazuje publiczności i wtedy od razu publiczność jest zachwycona. Ja mam też kilka takich rekwizytów, między innymi mój magiczny ołówek, który znalazłem mając lat 6 albo 7 gdzieś na szafie i tamten ołówek w dużej mierze zdecydował, że zacząłem rysować. Ten ołówek czasami zabieram na wykłady i mówię o nim. Kiedyś go zresztą Państwu też pokazywałem. Mam mały kamyczek, który jest prawdziwym narzędziem neolitycznym sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat i czasami tym małym kamyczkiem rozpoczynam, małym krzemieniem, to jest krzemień, dawne narzędzie, rozpoczynam wystąpienie. I do takiego pozornie niezwiązanego z tematem wystąpienia rekwizytu można znaleźć masę łączników, które świetnie się sprawdzą w każdej sytuacji. Więc jeżeli mamy jakiś swój magiczny rekwizyt, to poszukajmy sposobu, jak ten rekwizyt można zastosować, można odnieść do tematu, o którym mamy mówić. Czy to będzie prawo, czy to będzie sztuka, czy to będzie umiejętność wystąpień publicznych. Według mnie zawsze można to zrobić i podnosi to i rozwija naszą kreatywność. Koniec. Ja już chyba więcej nie gadam, bo nie chcę zagadać na amen. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dobrego wieczoru. Dobrego wieczoru. Jeżeli będziecie chcieli, to chętnie jeszcze się spotkamy z wami. Może wtedy rzeczywiście zaparzę kawę albo herbatę i w ten sposób spędzimy miło czas i porozmawiamy. Takie rozmowy przy stole. Świetny pomysł. Świetny. Też mi się tak wydaje. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dobrego wieczoru.